Siemanko mordeczki z tej strony, Michał. Dzisiaj zrobimy efekt transparentnego tekstu, w którym będzie wyświetlane wideo. To bardzo prosta metoda, którą z powodzeniem można stosować jako początek filmu albo jako przejście. Wskakujmy do Premiere Pro i zabierajmy się do pracy. Ok, jesteśmy już w Premiere Pro, dodam swój materiał na timeline, następnie utworzę planszę tytułową. W tym celu w zakładce Projekt kliknijmy prawym przyciskiem, ustawmy nowy obiekt i wybierzmy tytuł. Klikamy OK, aby utworzyć nowy tytuł. Mamy tutaj naszą stop klatkę z materiału wideo. W tym miejscu możemy utworzyć naszą planszę tytułową. Ja w tym przypadku zaznaczę prostokąt, a następnie narysuję prostokąt na całej klatce. Widzimy, że klatka jest biała. Chciałbym, żeby była w kolorze czarnym. Po prawej stronie wybieram pozycję Fill i pozycję Kolor. Zmieniam ją na kolor czarny. Następnie zaznaczamy literkę T, aby ustawić nowy tekst. Widzimy, że tekst jest czarny, możemy to szybko zmienić. Po prawej stronie z zakładki Fill Type oraz Color wybieramy kolor biały. Mamy swój tekst, możemy oczywiście zmienić czcionkę. Możemy swój tekst powiększyć i wyśrodkować porządku. Nasz tekst jest już dodany na e, naszej planszy. Zamknijmy tą planszę. Widzimy, że tytuł został utworzony. Mamy go po lewej stronie. Mój tytuł to e, tytuł 05. Przeciągnijmy go na timeline i rozciągnijmy na cały materiał wideo. Aby tekst stał się transparentny e, musimy zmienić jedną pozycję w jego ustawieniach. Zaznaczmy e, warstwę z tytułem. A po lewej stronie w opcjach mieszania, czyli Blend Mode, wybierzmy pozycję Darken. Dzięki temu wszystkie te elementy, które są ciemniejsze, będą widoczne, a wszystkie jaśniejsze elementy, takie bliskie białemu kolorowi, będą transparentne. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. Widzimy, że nasz tekst jest przezroczysty, a w tle wyświetlane jest wideo. Możemy oczywiście zaznaczyć pozycję odwrotną do Darken, czyli do tych ciemniejszych, Lighten. W tym momencie mamy widoczne wszystkie białe elementy, czyli te wszystkie jaśniejsze, a wszystkie ciemniejsze kolory będą transparentne. Tą samą metodę możemy zastosować również do logotypów. Usuńmy nasz tytuł i dodajmy logotyp. W moim przypadku będzie troszeczkę łatwiej, bo logotyp jest czarno-biały. Możesz dodać oczywiście własny logotyp w dowolnych kolorach i pobawić się opcjami mieszania. W porządku, zaznaczmy nasz logotyp i po lewej stronie wybierzmy sobie z opcji. Pozycję Darken. Widzimy, że wszystkie białe elementy są przezroczyste, a czarny kolor jest wyświetlany. Jeżeli zamienimy ten Blend Mode na pozycję Lighten, widzimy, że tak jak wcześniej, czarne elementy są przezroczyste, a białe są widoczne. Daje to całkiem ciekawy efekt. Możesz z niego skorzystać, tworząc materiał wideo. Możemy pójść krok dalej i stworzyć troszeczkę inną planszę, bo widzimy, że nasz logotyp. Zajmuje tylko pewną część ekranu. Chciałbym, żeby cały ekran był czarny, a tylko białe elementy były przezroczyste. Aby to zrobić, przenieśmy nasz logotyp o warstwa wyżej i dodajmy czarne wideo. Musimy przejść oczywiście na zakładkę projekt, klikamy prawy przycisk, wybieramy nowy element Black Video. Czyli czarne wideo, przeciągnijmy ją na drugą warstwę. Zobaczmy jak to teraz wygląda. Mamy Czarne tło i czarno-biały logotyp. Wygląda to tak, jakby jeden element, i żeby zarządzać tymi, dwiema, tymi dwoma elementami jako jednym, możemy zaznaczyć oba te elementy. Przeciągamy kursorem myszy i klikamy prawy przycisk. Z tej listy wybieramy pozycję Nest. Dzięki temu nasze dwa elementy zostały połączone w jedną sekwencję. W tym momencie możemy, zmieniając opcję tej sekwencji, zarządzać nimi tak, jakby to był jeden element. Dla przykładu, jeżeli. Zmienimy pozycję, oba elementy zostaną przesunięte. Jeżeli zmienimy na przykład skalę, oba elementy również są skalowane wspólnie. Ja w tym przypadku zaznaczę sobie pozycję mieszania i wybiorę pozycję darken. Teraz widzimy, że czarne tło jest cały czas widoczne i tylko prześwituje nam biały kolor. Jeżeli zmienimy sobie tą opcję na pozycję lighten, tutaj akurat nie będzie żadnego rezultatu, ponieważ czarny kolor nie jest widoczny, czyli tak jak wcześniej, kiedy dodawaliśmy sam logotyp. Mam nadzieję, że ten filmik Ci się podobał, jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz pod filmem i subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. To tyle na dzisiaj, dzięki serdeczne, trzymajcie się, cześć.